Witajcie, kochani. Monia z tej strony, kosmiczne moniologi. Przychodzę do Was dziś z czytaniem pod tytułem Twoja ciemna strona kontra Twoja jasna strona. No właśnie, ta kontra, słowo klucz. Jak ja na to wpadłam? Przez przypadek. Każdy z nas ma w sobie jasną, ciemną stronę, prawda? I żeby coraz bardziej jakby rozwijać w sobie to światło, trzeba zejść w ciemność. Trzeba spojrzeć swoim strachom i lękom w oczy, żeby się przekonać, że to nie są strachy i lęki, że to wcale nie jest takie straszne. Spojrzeć jeszcze raz w oczy tym traumom, pożegnać im, powiedzieć im papa, po to, żeby iść w stronę światła. Dokładnie. I powiem szczerze, że ja po sobie wiem, że im bardziej gdzieś tam człowiek się uświadomi w tych takich swoich negatywnych programach i innych takich rzeczach, które gdzieś tam rozsiewają ciemność w nas, tym łatwiej jest się uleczyć. To ten proces uleczania już się tak naprawdę zaczyna. Więc mamy standardowo trzy grupy. I będziemy sobie freestylować, co dalej. Zobaczymy, co nam wyjdzie, kochani. I jak to ze wszystkim na świecie, nie tylko z tarotem, ale ogólnie z całym tym wszechświatem. Ty się kieruj swoją intuicją. Co czujesz, że jest do ciebie, to jest do ciebie. To, co nie czujesz, że jest do ciebie, puść. Bo nie jest do ciebie, po co masz to nieść, tak? Czy ja coś jeszcze chciałam powiedzieć? Czekaj. No tak, żeby się kierować swoją intuicją, to jest najważniejsze. I oczywiście, która grupa czujesz, że jest do ciebie, to jest do ciebie. Może wszystkie, może dwie. 2 razy 2, 5 razy 5. No dobra, no to lecimy na Szczecin, co? 3 karty od lewej. 1, 2, 3. Weź oddech, zapytaj, która jest do ciebie, może już wiesz. Upsi. Jesteśmy w grupie pierwszej, witam Was serdecznie. Myszki, pyszki. Zobaczmy, no bez zawijania. No. Diana, skupiona intencja. To generalnie będzie karta takiego naszego patrona, takiej głównej przewodniczącej nas energii, wspierającej nas. I ona sobie będzie tutaj tak ładnie stać, żeby pilnować, czy słuchasz. Diana, skupiona intencja. Pomyśl o tym, czego pragniesz. Ustaw swój wzrok wysoko. Ustaw swoje cele wysoko i oczekuj najlepszego możliwego wyniku. No słuchajcie, jak to tak czytam, oczekuj najlepszego wyniku i ustaw sobie swoje cele i intencje wysoko, to mi się to stricte z manifestacją kojarzy. Czyli co? Czyli myślę pozytywnie o tym, czego chcę. Wiem, że to już jest moje. Wiem, że to do mnie idzie. Nie przyprawiam tego strachem. Nie przyprawiam tego niepewnością. Bo tylko to sobie blokuje. No, taka jest ta gra, zwana życiem we wszechświecie. Istety, niestety, trzeba wziąć się w garść i zdać sobie sprawę z tego, że twoje myśli tworzą ciebie, tworzą twoje życie. I jeśli ty jesteś w negatywnym mindsetzie, jeśli ty jesteś ciągle zestresowany, zdenerwowana, bezsilna, sfrustrowana, nie dziw się, no nie dziw się, bo to ty jesteś kreatorem swojego życia. I tu nawet nie ma co, w bułkę przez bibułkę, jesteś tym, co myślisz. Jesteś tym, czym się karmisz duchowo i też fizycznie, prawda? Dobrze, zobaczmy teraz tak. To będzie dobre. Będziemy sobie jechać po 2 karty, będziemy sobie brać. Twoja ciemna strona i twoja jasna strona. Co się dzieje, co jest do zakomunikowania? Ja tak naprawdę sama nie wiem, jakie pytanie zadać. Po prostu ciemna strona, jasna strona. Zobaczymy. Zobaczymy. No, dobra. Ciemna strona.
Dodatkowe możliwości. A jasna? Przywiązanie. Współuzależnienie. O ja pierdzielę. To ja już mogę teraz powiedzieć, bo ja już wiem. Podnoszę rączkę. Twoja ciemna strona, nieumiejętność podjęcia decyzji, strach, brak nadziei, i nawet niewychodzenie tak naprawdę do tych opcji, niektórych, które się pojawiają na Twojej drodze, bo co? Bo czujesz, że za mało masz, czujesz, że za mało wiesz, czujesz, że to nie dla Ciebie, a raczej Ty tego nie czujesz, Ty sobie to myślisz, a to powoduje, że Ty to czujesz. Możesz więcej, jesteś więcej. Rozumiesz? Nie zamykaj sobie drzwi na własne życzenie. Twoja głowa to jest tylko twoja głowa, to nie jest prawda. Niskie poczucie własnej wartości. I takie poczucie, że no tak, wszystko planuję, myślę, pracuję, staram się i wielkie G dostaję. I wielkie G z tego wychodzi. No tak, bo ty od razu już wiesz i ty od razu już wiesz, że z tego wielkie G wyjdzie. I Diana ci tutaj mówi: oczekuj najlepszego, pozytywnego wyniku, no bo jaki ty masz wybór? I co ty wybierasz? Zastanów się, czy ty tak bezwolnie idziesz, bo ty masz wolną wolę i ty masz zawsze wybór. Czy myślisz pozytywnie, czy masz nadzieję, czy ufasz w miłość, która stworzyła ten wszechświat? Czy ciągle sobie powtarzasz, jak zdarta płyta, a pewnie znowu się nie uda, bo od 10 lat się w ogóle nie udaje. No i proszę bardzo, zamawiasz i wszechświat serwuje, to ci się nie uda 11 rok, to ci się nie uda 12 rok. I nie ma winnych, nie ma ani jednego winnego, a jak już chcesz jakiegoś znaleźć, to wiesz, gdzie iść. Do lusterka. Kochani, wiecie, że ja tak no. Ale prawda jest taka, że ty siebie cenisz za mało. Jak również możesz szukać problemu tam, gdzie go nie ma. O. A ta karta tutaj, po twojej jasnej stronie, jejciu, jak ja się cieszę, że ją widzę. Bo to jest karta generalnie współuzależnienia albo uzależnienia. To jest generalnie tutaj, ta karta to jest coś, co cię ssało. Twoją moc, twoją motywację, twoją miłość do życia. Czy to było uzależnienie od osoby? Czy to było uzależnienie od używek, które gdzieś tam już wpływało na komfort twojego życia? Albo na przykład uzależnienie się od osoby, która, w sensie uniezależnienie się od kogoś, kto jest uzależniony od używek. No, ściągnięcie z barków tego ciężaru. Piękna karta, która mówi o tym, że zrobiłaś niesamowitą robotę, zrobiłeś niesamowitą pracę, bo to jest ciężkie. To jest ciężkie, żeby się uwolnić, żeby spojrzeć na coś nowymi oczami, żeby nie patrzeć przez pryzmat przywiązania do ludzi, przez pryzmat przywiązania do przeszłości, przez pryzmat przywiązania do naszych oczekiwań. To jest piękna karta. Ty zdejmujesz maskę. Ty zdejmujesz maskę. No, tylko teraz jeszcze uwierz w siebie. Uwierz w manifestację. Uwierz w magię tego wszechświata. Uwierz! No, uwierz! No. Że nie jesteś sam, że wszechświat to jest inteligentne, kochające ciało, które ci odpowiada. I odpowiada na twoje negatywne rzeczy i odpowiada na twoje pozytywne rzeczy. Ty masz wolną wolę. Czy chcesz być pozytywny, czy chcesz być negatywny? Oczywiście, że zdarzają się różne sytuacje w życiu. Oczywiście, że żeby poradzić sobie ze swoją ciemną stroną, trzeba wylać trochę łez. Trzeba przejść przez tą ciemną energię, ale ty zawsze pamiętaj, dlaczego tam jesteś. Nie jesteś tam, żeby tam zostać i tak żyć. Jesteś tam, żeby przepracować swoje bóle, przepracować swoje traumy, przepracować wszystkie swoje blokady i iść dalej. I ty masz o tym pamiętać w momencie, kiedy zapanuje całkowita ciemność, że za chwilę rozbłyśnie światło i że jesteś tutaj po coś. Tak? No. Ja myślę. Dobra, zobaczmy dalej.
zobaczmy dalej. Pamiętaj, że dostajesz to, o czym myślisz, w ten czy inny pokrętny sposób. Proszę, ciemna strona, łowca. Zaraz będziemy tutaj sobie interpretować. Jasna strona. Kupiec. Trader. Słuchaj. Ciemna strona. Ty widzisz, jaka ta karta jest ciemna? Łowca. Namierz swoje strachy i pragnienia. Jeśli chodzi o ciemną stronę i tego łowcę tutaj, to ja mam bardzo takie usilne wrażenie, że ty masz taką umiejętność fiksowania się na rzeczach. Fiksowania się na rzeczach i fiksowania się na ludziach, poświęcasz bardzo dużo energii, żeby na przykład dojść do czegoś, kto coś na przykład ukrywał, żeby na przykład rozgryźć kogoś, żeby na przykład... O, a może za bardzo też grzebiesz w jakichś tam problemach, które nie dają... I to nie daje żadnego rezultatu, tylko to jest grzebanie w problemach na rzecz grzebania w problemach. O. Albo to jest na przykład nieumiejętność odpuszczenia drugiemu człowiekowi. Albo to jest na przykład... dążenie do przyjemności za wszelką cenę, do tego stopnia, że oddajesz swoją moc, do tego stopnia, że robisz dupne interesy, jeśli chodzi o swoją duszę, i potem już się wcale nie czujesz z tym dobrze. To jest życie w strachu. To jest myślenie, albo jesteś ofiarą, albo jesteś łowcą. Absolutnie nic bardziej mylnego. Absolutnie nic bardziej mylnego, bo ty nie musisz być żadnym łowcą, bo wszystko, czego chcesz, do ciebie przyjdzie, tylko że jeśli ty nie wierzysz w manifestację, jeśli ty nie wierzysz w prawo atrakcji, które mówi o tym, że przyciągasz do siebie to, o czym myślisz, przyciągasz do siebie to, w jakiej jesteś energii, przyciągasz do siebie to, w jakim jesteś samopoczuciu, no najprościej mówiąc, co nie? I ty masz takie, że musisz o wszystko bardzo ciężko walczyć, że to tak wydzierać z gardła praktycznie, co nie? Nie musisz, wystarczy, że uwierzysz, wystarczy, że zaufasz. No nie musisz wydzierać tych rzeczy z gardła, rozumiesz? Nie musisz. A twoja jasna strona? No, zobacz. Kupiec. Wymień trochę energii, żeby stworzyć bogactwo, dostatek, żeby stworzyć dobro wokół siebie. Często ta karta wam wypada w różnych grupach, często jest. I ona mówi o tym, że to, co puścisz w świat, to do ciebie wróci. Niekoniecznie od tej samej osoby, niekoniecznie w ten sam sposób. Chodzi tutaj o sedno, czyli jakość energii, czy to jest dobra energia, czy to jest negatywna energia, czy to jest strach, czy to jest zaufanie, czy to jest nienawiść, czy to jest miłość. I ja mam takie poczucie, że ty coraz bardziej zauważasz, że bycie dobrym jest fajne, pomaganie jest fajne, że to nie jest tak, że o, ktoś mnie wykorzystał. Oczywiście, jak dajemy, że tak powiem, nie ustalamy bariera to nie to słowo, ale takich, wiecie co, no takich swoich osobistych granic, które na przykład, wiesz, jak ktoś zaczyna przekraczać, to automatycznie czujesz się niekomfortowo, ale tu nie mówimy o tej sytuacji, mówimy o sytuacji, kiedy ty dzielisz się swoją pozytywną energią, ale właśnie, żeby dojść do momentu dzielenia się swoją pozytywną energią, trzeba sobie przepracować swoje ciemne strony i potem wstajesz rano, robisz swoją poranną medytację, pijesz sobie kawusię i uśmiechasz się do życia. I tym samym uśmiechasz się do ludzi. I jesteś miłym człowiekiem. I za chwilę spadnie jakaś okazja z nieba, żeby komuś pomóc, żeby zrobić coś miłego. No, to czuję z tej karty takiego promyczka. Taki człowiek promyczek, co po prostu rozjaśnił komuś życie. I mam takie poczucie, że nawet jeśli to związek, ale powiedziałam teraz, nieważne. Jeśli to tylko jedna osoba w tym życiu, co nie? W tym momencie nie w tym życiu. W życiu nie ma nigdy jednej osoby, wiem. Ale nadal jesteś jakby tak odświeżony, taka,
pełna pozytywności i ty też tym zaczynasz się automatycznie dzielić, więc twoja jasna strona to jest niesamowita umiejętność rozdawania miłych uczuć, dobrych emocji, pozytywnej energii. Możesz mieć żarty, z których się wszyscy śmieją, na przykład. No, fajnie, fajnie, bardzo fajnie. Gratulacje, jesteś super. Dobra, zobaczmy jeszcze. Zobaczmy jeszcze tu. Karty dobrych wróżek. To się nazywa ta talia. To znaczy, to jest moje polskie wolne tłumaczenie. Dobra, zobaczmy, co leży po naszej ciemnej stronie. Tak naprawdę powinnam te świeczki odwrócić, ale who cares? Wszystko płynie, co nie? Nie ma twardej, utartej struktury, jak nam to próbują wmówić od wieków. Twoja ciemna strona, mądrość z drzew. I ta karta mówi o tym, że wszechświat, tak naprawdę wszechświat, tak, pomaga ci nawigować przez aktualną sytuację i pozwala ci uwolnić, znaleźć różne odpowiedzi, różne perspektywy. No tutaj generalnie to o wiele bardziej jakoś tak poetycko pisało, pisze, ale jakoś już wiecie. Powiem ci tak, twoja ciemna strona, ty jak się zopiniujesz, ty jak sobie coś wymyślisz, to tego czołgiem nie ruszy. To mogą być, ta karta może mówić na przykład właśnie o osądach, o osądzaniu innych, osądzaniu siebie, osądzaniu tak naprawdę. Po co ty tracisz swoją cenną energię na osądzanie innych? No. Ja i ty i każdy tak naprawdę. I my nie musimy tego robić. My możemy tą naszą energię naprawdę skupić w lepszych, innych, pozytywnych miejscach. I mam takie wrażenie, że czasem też trudno jest ci połączyć się ze swoją intuicją. Właśnie ta ciemność tutaj w tej karcie tak troszkę przykuwa moją uwagę i kojarzy mi się ona ze strachem, z niepewnością, z nieumiejętnością zaufania. Wszystko sprowadza się generalnie do tej karty tutaj, która mówi o tym, że żebyś zaufała, że to, czego pragniesz, to, co cię prawdziwie uszczęśliwi, do ciebie idzie. W ten czy inny sposób. Nie zawsze to będzie wyglądać tak, jak ty sobie w 100% wyobraziłaś, a powiem ci, prawie nigdy. Tutaj jest kwestia po prostu akceptacji, wzięcia na klatę tego, że życie się zmienia i zmienia się zawsze. I rzadko kiedy dostajemy to, co sobie wymyślimy, że chcemy, dlatego tak ważna jest akceptacja, tak ważna jest miłość, a miłość to jest co? Pozwolenie rzeczom się zdarzyć. Twoja jasna strona. To jest bardzo fajna karta, która mówi o znalezieniu balansu w różnych czynnościach, znalezieniu balansu w używaniu różnych substancji, znalezieniu balansu w jedzeniu, znalezieniu balansu ogólnie w życiu, balansu, znalezienie balansu. Ta karta też może dotyczyć jakiejś jednej konkretnej rzeczy, na przykład, nie wiem, rzuciłaś palenie, mniej pijesz na przykład. No. Albo właśnie medytujesz, dajesz swojemu mózgowi, umysłowi wytchnienie i otwierasz się na nową, fajną, czystą energię, co nie? Moderacja. O, właśnie wpadło mi, co ta karta znaczy. Także twoja jasna strona. Co się dzieje po jasnej stronie? Pięknie ci idzie wprowadzanie pozytywnych zmian, które pozornie wydawałyby się trudne. No na przykład masz jakąś taką swoją rzecz dla przyjemności, ale ona, wiesz, że jest niezdrowa albo nie przynosi ci żadnej duchowej korzyści, wręcz odwrotnie. Nie? I mam takie
piękne, cudowne, ciepłe wrażenie i uczucie, że ty zaczynasz naprawdę panować nad rzeczami, które wcześniej wydawały ci się nie do opanowania. Pięknie, 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 pięknie. Gratulacje. Gratulacje. Dobra, teraz weźmiemy karty tarota i zobaczymy, co tam. Sobie weźmiemy po trzy do jasnej strony i po trzy do ciemnej. One, two, three, and one, two, three. English with Monica. Okej. Okay. Po twojej ciemnej stronie mamy sześć buław, ogień, strzelec, baran, lew. Mamy rycerza mieczy, powietrze, bliźniaki, waga, wodnik. I mamy śmierć, która brzmi strasznie to słowo, ale wcale nie jest taka straszna ta karta. I to jest energia skorpionka naszego słodkiego. I teraz tak. Popularność, sukces, bycie rozpoznawanym. Szybciej zrobię, szybciej powiem, a potem pomyślę, w sumie może czasem nawet nie pomyślę, dopiero poczuję konsekwencje, jak zobaczę fizycznie, co żem palnął. Koniec. Czegoś koniec, nowy początek. Dobra. Co mi tutaj te karty mogą powiedzieć na ten temat? Tak. Generalnie od razu jak popatrzyłam na tą kartę, mam takie wrażenie, twoja ciemna strona. O, tutaj będziemy o twojej ciemnej stronie mówić, tak dla przypomnienia. Mam takie wrażenie, że afektują cię bardzo ludzkie energie, ludzkie opinie i generalnie ludzie w twoim życiu. Przez to ty, albo wiesz co, też pogoń za sukcesem, pogoń za rozpoznawalnością, pogoń za sławą. To jest puste generalnie. To jest, tam nie ma wartości, bo tak naprawdę za wszystkim, za czym gonisz z ego, czyli nie robisz tego z serca, tylko takie, nie wiem, muszę być lepsza, albo muszę to mieć, to wtedy się poczuję lepsza. Jakby jeśli nie robisz tego z czystego serca, z takiego poczucia, że już wszystko mam, ale robię to, bo bo czuję się lepiej, bo się rozwijam, bo czuję, że idę do przodu, co nie? A tu mam takie poczucie, że czasami nad wyraz aż dajesz jakby ciągnąć, ssać swoją energię na rzeczy, które nie są tego warte i na ludzi, którzy nie są tego warci, wiesz? Jakby jak ty musisz walczyć, pracować o czyjeś uznanie, to ty nie chcesz tej osoby w swoim towarzystwie, bo to zawsze będzie walka i praca. I jak ta osoba raz nie dostanie tego, czego chce, to co, będziesz się bał, że idziesz w odstawkę? Czy żyjesz już teraz w strachu, że pójdziesz w odstawkę? Nie, ty nie chcesz tego. Tak, walka o uznanie. Też jakby chęć pokazania ludziom, zobacz jaka ja jestem, jak ja sobie radzę. Ty nie musisz tego pokazywać, bo jak ty jesteś i ty sobie radzisz, to ta energia od ciebie wibruje. Ludzie to widzą, czują, słyszą, ale się rzadko kiedy przyznają, co nie? A to z kolei jest taka energia, ten rycerz mieczy, właśnie takiego utknięcia w swojej głowie i dokonywania ostrych osądów w swojej głowie, cięty język generalnie, nie zastanowi się, no mało serca w tym wszystkim, mało współczucia, mało zrozumienia, takie lecę na złamanie karku, ale po co ty lecisz? Gdzie ty lecisz? No, a tutaj proszę. Koniec i nowy początek. Poczułam z tej karty, że ty czasami bardzo mocno trzymasz się jakichś rzeczy, boisz się, żeby nie odeszły, żeby się nie skończyły, żeby się nie przetransformowały. No właśnie, słowo klucz, bo ta karta się powinna nazywać transformacja, a nie śmierć. I tak ją będziemy dzisiaj nazywać. To jest transformacja. Odrodzenie. I mam takie poczucie, że również gdzieś tam w momentach doła, w niższej wibracji, w ciemności, bardzo, bardzo, bardzo boisz się, że coś się skończy, że coś odejdzie. Strach przed nieznanym, strach, że nie dostaniesz czegoś innego, strach, że nie ma dla ciebie
innego, większego szczęścia niż to, w którym jesteś teraz, ale no właśnie, jeśli ty się boisz, to czy ty jesteś szczęśliwym człowiekiem? Co? Jesteś inteligentny, potrafisz odpowiedzieć na te pytania. Ja to wiem. I ty też jesteś inteligentna i potrafisz odpowiedzieć na te pytania. Dobra, twoja jasna strona. Siedem monet, ziemia, koziorożec, panna byk, rydwan, rak i magik, bliźniaki. Wielka arkana. Czyli przeznaczenie. I twoja jasna strona. Ha! Siedem monet. Twoja jasna strona. O, jak to pięknie do mnie przyszło. Że jak ty jesteś w wyższej wibracji, czujesz się dobrze, to ty naprawdę potrafisz pracować i dać z siebie, nawet jak efekty nie są jeszcze na horyzoncie. Co nie? Potrafisz uwierzyć w swój sukces, że idziesz po swoje. To jest właśnie ten rydwan. Sukces i idę po swoje. A magik? Magik. On się nie boi, bo on wie, że on ma wszystko, że on zdobył wszystko, co na ten moment potrzebuje, żeby zrobić krok do przodu. To nie jest głupiec, ryzykant, który robi krok do przodu i nie wie, gdzie on robi ten krok do przodu. On wie, co robi, gdzie idzie. Ma jeszcze parę lekcji do odrobienia. Pewnie, że taki każdy z nas ma. Ale powiem ci, że to jest wszystko proces. To jest wszystko proces i czasami całkiem intensywny, żwawy proces. I twoja jasna strona to jest taka piękna umiejętność manifestacji. Właśnie wierzę w siebie, idę po swoje, odniosę sukces, nawet jak jeszcze nie widzę efektów. O właśnie, wiara i zaufanie. Czyli co? Czyli ty je w sobie masz. Ty je w sobie masz. Potrafisz wyjść z sytuacji, które pozornie wydają się bez wyjścia, które wcześniej cię dołowały, ale były częścią twojej codzienności i myślałaś, że już zawsze tak będzie. Co nie? Ha! Zaskoczonko! Dobra. Twoja jasna strona. Bardzo fajnie. Ty potrafisz zrobić wszystko jeszcze więcej, a na pewno o wiele więcej niż sama sobie przyznajesz. Sukces to jest twoje drugie imię. No. I potrafisz działać, nawet jak nie widzisz nagrody. No. Bo generalnie tak bardzo ważne jest, żeby żyć dla życia i robić rzeczy dla robienia rzeczy. Bo jak my cały czas jesteśmy gdzieś tam skupieni na wyniku, to manipuluje nasz proces. Bo albo się boimy, albo jesteśmy tak pewni siebie, że nie dajemy tyle, ile moglibyśmy z siebie dać, albo ile byśmy podświadomie chcieli, ale nasz umysł nas zmanipulował do tego, że już w sumie więcej nie musisz dawać. You know? Dobra. Zobaczmy jeszcze tak na zakończonko. Ciemna strona, jasna strona. Ciemna. My energy creates my reality. Moja energia tworzy moją rzeczywistość. I to, na czym się skupiam, to manifestuję. No i ty się nieraz przekonałeś, człowieku mój słodki, najsłodszy, żeś sprowadził na siebie w ten czy inny sposób coś, a potem powiedziałeś: wiedziałem, że tak będzie. Wiedziałem, że tak będzie. Mhm, ale czy wiedziałeś, że sam to na siebie sprowadziłeś? Negatywna manifestacja. Mhm, manifestacja negatywnych rzeczy, których nie chcesz. Very real. Także po prostu pamiętaj, że jesteś tym, co myślisz i sprowadzasz na siebie to, co myślisz. A jak nie umiesz sobie poradzić z myślami, działaj. Idź na spacer, przytul się do drzewa, pomedytuj, posłuchaj afirmacji w nocy. Nie musisz w nocy. Wiesz, o co mi chodzi. Twoja jasna strona. Proszę, jestem duszą, która ma ludzkie doświadczenie i jestem tutaj po to, żeby zbliżyć się do miłości i amen.
Ty nie jesteś człowiekiem, który staje się tu święty. Ty jesteś już świętą, wspaniałą, kochającą duszą, stworzoną ze światła i z miłości. Jesteś światłem. I ty tu przyszedłeś rozkminić, jak to jest być człowiekiem. Z ciemnymi stronami i z jasnymi stronami. A to wszystko po co? Żeby się zbliżyć do miłości. Doświadczać. Uczyć się. Przeżywać rzeczy. Najprościej by było nie kategoryzować, to jest dobre, a to złe, tylko przyjmować to, co na twojej drodze stanęło, z miłością i z otwartością. Z otwartością i akceptacją. Okej, jest to tutaj, trafiło na moją drogę, znaczy, że mam tutaj coś do doświadczenia. No. Także tyle. Dzięki. Buźki. Mua. Jedziemy najmilsi z grupą numer 2. Ta karta to będzie taki nasz motyw przewodni, takie spoiwo. Także Gaja, piękna, cudowna Gaja, połączenie z Ziemią. Bądź świadomy naszej planety, wróć na Ziemię. Stój mocno. Stay grounded. Grounded, tak uziemić się, no. Uziem się. A co to znaczy uziemić się? To znaczy nie żyć w strachu, nie wymyślać rzeczy, które nie istnieją, nie bać się, znaleźć swoją wartość, znaleźć swoją pewność siebie. Ja to tak w wielkim skrócie mówię. Ale generalnie nasza dusza, żeby... W sensie my, żeby wyłapać to, co jest witaminką dla naszej duszy, czasem to nawet to nie musi być pełne słowo nawet. W sensie słowo by wypadało, żeby było zrozumiałe, ale wiesz, o co mi chodzi. Czasem jedno słowo, jakieś hasło pobudzi coś tam w nas. I o to chodzi w tym wszystkim. I co z tą ziemią? Co z tą ziemią? Bardzo, że tak powiem, mocno wyczuwam w sobie to, że ty jesteś człowiekiem niesamowicie wartościowym i niesiesz coś pięknego do tego życia, nas wszystkich, bo my wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni, nawet jak się nie znamy. Ale że ty gdzieś tam tą swoją wartość umniejszasz. Pozwalasz innym ją zabrać. Porównujesz swoje wewnętrzne talenty i wartości do innych, a to nie jest nawet porównywalne. Ty się porównujesz, a my nie jesteśmy porównywalni, bo każdy z nas jest inny, każdy z nas jest po to tak bardzo wyjątkowy, bo my jesteśmy idealnie pasującymi częściami, takimi składowymi tego wszystkiego, co się dzieje, tego wszechświata żyjącego. Ty tutaj jesteś bardzo, bardzo wyjątkowy, potrzebny. Połączyć się z ziemią można najprościej, zdjąć skarpecioszki, w wolnym tłumaczeniu skarpetki, i iść na bosaczka połazić po dworze. Trawce, ziemi, kamyczkach, niech pokuje stópki. Nasze stopy to są takie cudowne, idealne, po prostu maszynki stworzone. No, człowiek by tego nie stworzył sam. Ale mamy to w darze. Mamy swoje kochane stópki. I one też potrzebują troszkę miłości, żeby zdjąć tego buta niewygodnego, nieprzystosowanego i iść na boso. Tak się najlepiej uziemisz. Tak najlepiej zdobędziesz taką pewność siebie, pozbędziesz się strachu. Ja zawsze jak stoję na boso, to mam takie poczucie, że ale mocno stoję. Nic mnie nie przewróci. Dam radę. Nieważne co. Takie rzeczy mi się tak przebijają wtedy. No. Także tak. Dobra. Weźmy sobie teraz tak. Ciemna strona, jasna strona. Mamy dwie. Ciemna strona, jasna strona. Zobacz. Yin-yang. Męski, żeński. Plus, minus. Ciemna strona, jasna strona.
Akcja, reakcja. No nie wiem, czy to już pasowało, ale powiedziałam. dobra. A jasna strona, kwitnące bogactwo. Słuchaj. Czy ty wjeżdżasz na siebie za to, że jesteś ekstremalnym człowiekiem? Czasem ekstremalnie pozytywnym, czasem ekstremalnie negatywnym. Jak się za to biczujesz, to przestań. Absolutnie przestań. Powiem ci tak. Właśnie. Twoja ciemna strona. Niska wibracja. Coś, nad czym gdzieś tam trzeba się pochylić. To jest polaryzowanie rzeczy. O, tak bym to nazwała. Czyli co? To jest dobre, to jest złe. Z tym nie gadam, z tym gadam. Ten ma tatuaż, kryminalista. Ten chodzi do kościoła, ciemniak. Ten głosuje, burak. I takie rzeczy, przyklejanie łatek. I powiem ci tak, wszystkie łatki, które my przyklejamy, wszystkie, to my uderzamy w swoją, że tak powiem, własną duszę, wnętrze własne, bo podświadomie to, co ty przykleisz komuś, ty później sam odczujesz na sobie skutki tego. Poczujesz, możesz się czuć oceniony tam, gdzie ktoś cię w ogóle nie ocenia. Dlaczego? Bo ty oceniasz. Bo ja oceniam. I czuję się oceniona. Na przykład, nie wiem, ekstremalny przypadek. O, ma dziurę w skarpecie, ale nie stać go na nowe skarpetki, co nie? Słuchajcie, to się największemu bogaczowi przytrafia dziura w skarpecie. Może być wielka, pół stopy może wyjść, co nie? Ale gdzieś kiedyś ktoś przy tobie to powiedział i ty na przykład momentalnie zacząłeś też tak, przyjąłeś to. Jak masz dziurę w skarpecie, to co? Wstydzisz się. Wstydzisz się, co sobie ludzie o tobie pomyślą. I tak właśnie się kończy, jak my się nawzajem oceniamy, jak my się dzielimy na grupy. Ja lepszy, ty gorszy. Ja biały, ty czarny. Ja różowy, ty, nie wiem, świecący w ciemności. My jesteśmy wszyscy jedno. My jesteśmy wszyscy jedno. Jedno, no już bardziej się jednym nie da być, jak ten cały wszechświat. To, jak bardzo my jesteśmy różni inni, to jest iluzja separacji. To jest 10 miliardów różnych opcji i przypadków, w których uczy się nasza dusza. No. Nie opowiadaj się. O, to też jest dobre. Nie opowiadaj się za tym, co ty myślisz, że o, nie wiem, ja to tylko w nogę lubię grać. Jesteś gdzieś na plaży, zapraszają cię na siatkówkę. Nie! Pfu! Jaką siatkówkę? Ja tylko w nogę gram. O to mi chodzi, że czasami jak my się zaszufladkujemy, to nam fajne okazje wychodzą, przechodzą tak koło nosa, tup, tup, tup. No. Dobra. A twoja jasna strona, no jak już jest dobrze, to jest dobrze, to ty jesteś kreatorem swojego życia, to ty myślisz pozytywne rzeczy i zauważasz, jak pozytywne rzeczy wydarzają się przy tobie, to ty czujesz, że jesteś chronionym człowiekiem, czujesz, że nie jesteś sam, czujesz, że wszechświat ma swoje cudowne, kochające oczko na ciebie. Czego się nie dotkniesz, kwitnie. Kochasz śpiew ptaków, wąchać ptaszki. Jak ci się jakiś dał powąchać, daj znać w komentarzu. Wąchać kwiatki, słuchać padającego deszczu, spadających kropel. No. Twoja jasna strona błyszczy. Mieni się złotem. No. Masz wszystko, czego potrzebujesz. O, to też jest twoja jasna strona. Ty wiesz wtedy, jak jesteś wycentrowany, że tak powiem, wymedytowany, uspokojony, wiesz, że głowa kłamie, wiesz, że intuicja podpowie, wiesz, że cały wszechświat nad tobą czuwa, no to wtedy nic nie jest w stanie cię zatrzymać. Absolutnie nic. Nothing. No, dobra, no to jedziemy dalej z karciuszkami.
Jasna strona, ciemna strona, ciemna strona, jasna strona. Dobra, ciemna. Szaman. Zaufaj wyższą moc. Zaufaj wyższą moc. Twoja ciemna strona, twoja jasna strona. Starszy. Rusz się poza wzory, ale jakie to są wzory? Nie genetyczne, tylko rodowe. O, takie. O, żeby nie powielać błędów swoich przodków. Dobra, do mnie to pewnie dotrze, co ja chciałam powiedzieć. Zajmij się twoją ciemną stroną. Jak jesteś w niskiej wibracji, co tam trzeba przepracować? Niska wibracja to co? Że się czujesz do dupy. Nie lubisz nikogo, niczego. Wkurzony jesteś. Co nie? I co tutaj możemy się nad czym nachylić po ciemnej stronie? Zaufaj wyższą siłę, wyższą moc, która prowadzi ten cały korowód. Tak, to jest tak. Jak myślisz i wierzysz, że ci się nie uda, no to manifestujesz to dla siebie. Albo możesz też mieć poczucie w niskiej wibracji, że kompletnie wszyscy mają cię głęboko w D, nikogo nie interesujesz, Boga, Boga nie ma, prosta sprawa. Gdzieś tam stajesz naprzeciwko tej całej swojej mądrości, którą masz i której używasz i którą wiesz, że jest, ale czasem właśnie, jak coś negatywnego nastąpi, coś, co cię wybije z rytmu, nie masz na to reakcji, nie masz na to odpowiedzi, to popadasz po prostu w ciemność, gdzie masz takie poczucie, że jesteś sam, że nikt ci nie pomaga, że no, tu więcej nic nie ma co mówić, bo to jest generalnie nieprawda. Ty, jak jesteś w momencie ciemnym swojego życia, to jesteś tam po coś, jesteś tam po to, żeby to przepracować, a żeby po co to przepracowywać, żeby to uwolnić, tylko tak to uwolnisz, jak się nad tym pochylisz, jak zaakceptujesz te ciemne swoje strony. A po co my to uwalniamy? Żeby zrobić miejsce tej dobrej, pozytywnej energii, która nas poprowadzi z radością, motywacją przez życie. Po ciemnej stronie nie masz zaufania. Ani do ludzi, ani do życia, ani do wszechświata. Jestem kowalem swojego losu, a sobie nie ufam tym bardziej. I strach, i niepewność, i kombinowanie po omacku. Sówka. Sówka to jest zwierzątko, które w ciemności widzi wszystko. Wszystko. Ale nie reaguje. Tylko obserwuje. No. No. Jasna strona, starszy. Wiesz, co jest fajne? Twoja jasna strona. Ty łamiesz generacyjne, negatywne wzory. Negatywną karmę taką generacyjną. O generację mi chodziło. Nie wiem, rodzice byli tacy, dziadkowie byli tacy, żyli tak, nie wiem, w uzależnieniach na przykład, w biedzie, w niemocy takiej, w negatywności. I ty masz tyle siły, że ty pierwszy ze swojego rodu łamiesz te wszystkie karmy, łamiesz to wszystko, z czego oni nie umieli wyjść, z czym oni sobie nie umieli poradzić i tam zostali i tam skostnieli. A ty nie. Ty idziesz, ale wiesz dlaczego idziesz? Bo oni... Twoi przodkowie są przy tobie i kibicują ci całym sercem, miłością, swoją dobrą energią, jaką mają, żebyś złamał te wszystkie generacyjne traumy, karmy, to wszystko. No, a wiesz dlaczego? Oni ci, bo to tak właśnie działa, że oni w ogóle nie mają wyrzutów sumienia. O Boże, jak ja żyłem na tej ziemi, co ja robiłem, to i tamto. Nie! Co ty? Nie ma czegoś takiego. Dusza już sobie nic nie wypomina, kompletnie wie, że to wszystko były przeżycia i wie, dlaczego to się stało. Ale teraz ty. Ty masz na tyle siły, na tyle mądrości. Przeżyłeś już
tyle ważnych, potrzebnych do tego procesu rzeczy, że ty łamiesz te generacyjne, złe wzory, które trzymały cały wasz ród w dole, w stagnacji, w ciemności. I tak, ty. I oni cię będą wspierać, będą przy tobie, żebyś to złamał. Wiesz dlaczego? Bo uleczysz całe pokolenia. Całe. Czas jest iluzją. Uleczysz wszystkie pokolenia wstecz i w przód. I ty to robisz. Ty to robisz. I to nie jest łatwe. I to jeden Pan Bóg wie, jak to nie jest łatwe, jakie to jest trudne. Bo nie dość, że robisz robotę dla całego rodu, to jeszcze ci, co żyją, ci nie pomagają. Nie? Tylko blokują. A, no. A co? Kto tego nie zna, kto tam nie był. Ale to jest piękne. Ja ci tak gratuluję. Gratuluję, to jest za mało oddaję to, co ja... I kibicuję. I wiem, że ty dasz radę. Ja to po prostu wiem. Także weź ode mnie tą energię, przekazuję ci ją, tej pewności, wiary w ciebie. No. Zobaczmy karty dobrych wróżek. Kto tam mają? Ciemna strona. Celebracja. Przygotuj się, żeby coś celebrować. Czas, żeby tańczyć i się bawić. Ciemna strona. No, ale tutaj będziemy mogli nawrzucać, co? Jasna strona. Cenny czas. Upewnij się, że żyjesz każdą chwilą w pełni i że nie marnujesz czasu innych ludzi. I co tutaj nam się upiekło? Ciemna strona. O, to co mi się od razu rzuciło, jak spojrzałam na tą kartę, żeby uciec od bólu, emocji i tak naprawdę tego, co jest do przepracowania, uciekasz właśnie w zabawę. Zabawa jest super, bawienie się z ludźmi, obcowanie z ludźmi, taniec, tańce, hulanki, swawole. No co jest lepszego? Ale czy ty tego nie robisz kompulsywnie? Czy ty tego nie robisz? Czy to nie jest forma ucieczki dla ciebie? Rozumiesz? Ja myślę, że to nie potrzeba więcej komentarza na to. Cenny czas, twoja jasna strona, ty potrafisz być tak mega produktywnym człowiekiem. Duchowo, umysłowo i fizycznie. Potrafisz po prostu wycyckać każdą chwilę. Ja nie mówię o tym, żeby się umęczać i po prostu wycyckać siebie do ostatniego. Chodzi o to, że ty po prostu potrafisz chwilę uczynić magiczną. Ty potrafisz chwilę stworzyć przysłowiowo coś z niczego. Ty potrafisz nadawać smak momentom. Rozumiesz? Jakie to jest piękne. Tym bardziej zwróć uwagę, kiedy na przykład wiesz, że nie nadajesz smaku momentom, tylko łykasz, co ci dają, żeby zagłuszyć ból. Niestety, stety. Ale prawda jest taka, że my od bólu nie uciekniemy i od tych emocji nie uciekniemy. Możesz je zakopać, usiąść na nich, udawać, że ich nie ma. Wyjdą tą albo inną stroną i zazwyczaj jest tylko gorzej. Pozwól sobie tym emocjom, że tak powiem, w sensie pozwól sobie odczuć bez oceniania, bez podejmowania pochopnych decyzji w ekstazie radości i w totalnym dole. Wypłacz się, przytul się, sam do siebie nawet. Przecież ty siebie kochasz całym sercem. Twoja dusza cię kocha. Do drzewa się przytul. No. Oj tak. Oj tak. Oj tak, tak. Dobra, bierzemy te karty tarota. Po trzy. Po trzy. Na każdą stronę. O, cesarz mi wypadł. Kontrola. Wypad, ale wypad, tak wiecie. Na dziko. No co te karty się nie chcą pasować? Uparciuchu. Oh yeah. Oh yeah.
dobra. Ale lecą teraz. No mamy. Raz, dwa, trzy. Ciemna strona, jasne jak słońce. Zaraz będziemy gadać o tym. Raz, dwa, trzy. Dobra. Twoja ciemna strona. 7 kielichów, wodarek, ryby, skorpion. 8 mieczy, powietrze. I królowa mieczy, również powietrze, czyli waga, wodnik, bliźniaki. I powiem tak. Przez. Ciemna strona. Ty tak potrafisz się oddać w wir rzeczy i wir różnych takich aktywności, żeby tylko nie myśleć, żeby tylko nie czuć, żeby tylko nie musieć podjąć żadnej decyzji, żeby nie spojrzeć na siebie. Ja mówię o twojej ciemnej stronie. Potrafisz po prostu spierdzielać od odpowiedzialności wzięcia się za siebie. Tak? I przez to, że uciekasz, tworzysz sobie takie mentalne więzienie, z którego już ciężej jest uciec, bo to jest to 8 mieczy. Czyli co? Czyli żyjesz, odpowiadasz emocjonalnie, uczuciowo na coś, co jest tylko i wyłącznie kreacją twojego umysłu i jest bardzo negatywne. I powoduje ból i powoduje strach i nie ma stamtąd wyjścia, ale to jest tylko pozornie, bo to jest tylko energia chwilowa. Jak również przez to, że dużo cię w życiu spotkało i dużo przeszłaś i dużo przeszedłeś i przetyrałeś, że tak powiem, bagno nosem, to potrafisz być oschła, oziębły. Królowa mieczy ma bardzo cięty język. Bardzo cięty język, potrafi dogryźć, potrafi. No serce mało się kieruje w niektórych sytuacjach, bardziej zimnym osądem takim. No, oj tak. Zaufaj, że jesteś prowadzony. Zaufaj, że wszechświat cię kocha. Zaufaj, że to wszystko, nawet szaleństwo największe, jakie się wokół nas dzieje, to jest wszystko proces, bardzo dokładnie, że tak powiem, chciałam powiedzieć wykalkulowany, ale to jest generalnie wszystko to, co ma się gdzieś tam zdarzyć, bo my idziemy wszyscy, cała Ziemia nie ma zmiłuj w stronę oświecenia i teraz żyjemy w czasie największego przejścia. Nie zapijaj smutków, bo to nic nie da. Chwilowo będzie radocha, a potem znowu wróci dół. Jeszcze będziesz sobie powtarzać, że jesteś tak, wiesz, że tylko w alkoholu umiesz uciec. Wiesz, o co chodzi? I to nie tylko o zapijanie smutków chodzi. Chodzi o to, że serce krwawi, więc tam nie idę. Idę gdzie indziej. A serce dalej krwawi. No. Jak zamkniesz się na miłość, to nie dziw się, że później nie możesz wokół siebie znaleźć. Jak jesteś zimna i nie czekasz z zainteresowaniem, ciekawością i akceptacją na przyszłość, no to sama wiesz. Co myślisz, to dostajesz. Czym wibrujesz, to dostajesz. I to się tyczy do każdego z nas, bo to są energie, które się przychodzą, odchodzą. My chodzimy w cyklach. Jesteś tu, zaraz będziesz tam, zaraz znowu będziesz tu, ale już nie w ten sam sposób. Wiesz, o co mi chodzi? Nigdy nie wraca. Żaden moment, każdy moment jest unikatowy. Ta sekunda teraz jest wyjątkowa i nigdy nie będzie taka sama. Żaden dzień w pracy nie był taki sam. I sam o tym doskonale wiesz. To taki najszybszy, najprostszy przykład. Chociaż mogłoby się wydawać, ale mimo wszystko nie. Twoja jasna strona. Jejciu, jakie to są piękne karty. Patrz. Piękne. Monika, kwestia dyskusyjna. Ale ja ci już powiem dlaczego. 10 mieczy, powietrze. Waga, bliźniaki, skorpion. Nie skorpion, ale no coś może ze skorpionem związanego, jak mi się tak powiedziało. O. Waga, bliźniaki, wodnik, dwa kielichy, miłość, bratnia dusza, rak, ryby, skorpion i 5 monet, czyli koziorożec, panna, byk. I powiem ci tak. Ta karta to jest
poczucie odrzucenia spowodowane traumą z dzieciństwa. Za mało miłości po prostu większość z nas dostała. Nie dostaliśmy zainteresowania takiego, jak potrzebowaliśmy naprawdę. I gdzieś tam poczucie izolacji, zagubienia raz przychodzi, raz odchodzi. Poczucie, że nie jestem warta, poczucie, że któraś jest lepsza, zazdrość, zawiść. 10 mieczy to jest generalnie kulminacja niefortunnych zdarzeń. Ale wiesz, co jest dobre? Ty to wszystko jesteś w stanie unieść i uniosłaś to. I ty potrafisz przyjąć naprawdę dużo. Naprawdę dużo. I wziąć te rzeczy, te skrajnie negatywne, i ugotować z nich coś fajnego. I ugotować z nich, zobacz, tutaj jest kwiat lotosu. Oświecenie. Ty potrafisz z najbardziej negatywnych experience'ów życiowych przetransformować, przeistoczyć to w piękną, cudowną lekcję, rzecz, radość, poczucie satysfakcji. No alchemik po prostu jak stąd do Las Vegas. Alchemia to jest. Tak. No, pięknie. Jak również powiem Ci tak. Druga taka rzecz, która mi się nasunęła. Naprawdę dużo byłaś w stanie znieść dla osoby, którą kochasz. I parę wyników może z tego być. Albo zdałaś sobie sprawę z tego, co jest bardzo ważne, że ty jesteś pierwszą osobą, którą powinnaś kochać, a resztę się ustali w międzyczasie. Jak również na przykład dużo mogłaś przejść w związkach, w sytuacjach, w relacjach, a mimo wszystko gdzieś tam zawsze wierzyłaś, nigdy się nie poddałaś i teraz widzisz owoce tego wszystkiego. No. Dobra. Zobaczmy. Ciemna strona, jasna strona. Proszę, ciemna strona. Do ciemnej strony. Kiedy akceptuję miłość wszechświata jako mojego pierwszego i głównego nauczyciela, zawsze będę prowadzony w stronę światła. No właśnie, właśnie, właśnie. I tam poprzednio też mieliśmy kartę, że ty czasami zapominasz o tym, że jesteś kochany. Ty czasami zapominasz o tym, że jesteś otoczona miłością wszechświata i jesteś potrzebna i masz misję, no bo co, no bo my ludzie potrzebujemy zapewnienia od innych ludzi, my potrzebujemy to zobaczyć, usłyszeć, dotknąć, polizać. Nie. Ty masz w to uwierzyć i dopiero to zobaczysz. No. Idziemy dalej. Jasna strona. Moje zewnętrzne doświadczenia są bezpośrednim odbiciem mojego wewnętrznego stanu. Powtórzę, moje zewnętrzne doświadczenia są bezpośrednim odbiciem mojego wewnętrznego stanu. I to jest follow-up do tego, że jak nie wierzysz i powtarzasz sobie, że i taki cynizm wychodzi, no to twoje życie będzie też cyniczne wobec ciebie. No bo to jest, wiesz co, wszechświat się nad nami nie lituje. Wiesz, to jest takie, o, myślisz o sobie źle? O, nienawidzisz wszystkich ludzi? O, nienawidzisz swojej pracy? O, ciągle żyjesz w stresie i w nerwach? No to masz tutaj lepsze życie. Nie. To tak kompletnie nie działa. To, co myślisz, to, co czujesz, będziesz ściągał tego więcej. Więcej, więcej, więcej. Dlatego tak bardzo ważne jest higiena, duchowa higiena. Słuchaj afirmacji, słuchaj pozytywnych dźwięków. Otaczaj się miłymi rzeczami. Na YouTubie skarbnica po prostu fajnych rzeczy, jakichś różnych ćwiczeń, czy to kijonga na przykład można ćwiczyć, czy jogę, czy słuchać sobie pozytywnych afirmacji, oglądać fajnych ludzi, inspirujące rzeczy, ciekawe rzeczy, śmieszne rzeczy. Pozytywnie śmieszne. No, także jest sposób, jest opcja. A tu twoja jasna strona to jest właśnie
ekstremum, tak jak ten yin i yang był tam pod spodem, czyli w drugą stronę. Wiem, że mogę, widzę miłość świata, widzę wszystko i zauważam, że to wszystko działa tak pięknie, trybiki do siebie dopasowane. No jak to w próżni, nie? Próżnia to jest niby puste miejsce, ale tam nic pustego nie ma. No dobra. No to tyle. Kochani, grupa numer 3. Last but not least. Ha, ha, ha. White Eagle. Biały orzeł. Duch przodków. Połącz się ze swoją linią. W sensie ze swoją, tak, rodziną. O, rodzinne rany oraz wzory mogą się teraz uleczać. Ta karta to jest taki nasz motyw przewodni. O, i to też bardzo też rezonuje z grupą drugą. Także jak duszyczko kochana byłabyś zainteresowana, to w grupie drugiej też był motyw leczenia generacyjnych traum, ran, zmieniania karmy. No bo generalnie ta karta właśnie o tym mówi, że tak, że te generacyjne takie problemy, to jest małe słowo, ale generalnie powiedzmy, że twoi przodkowie żyli w jakiś konkretny sposób. Twoja rodzina charakteryzuje się tym, że robi jakieś konkretne, podejmuje jakieś konkretne decyzje, które w ogóle nie wpływają na ich korzyść, a wręcz odwrotnie. Na przykład jakieś używki, powiedzmy. Po prostu życie w negatywnej energii. Bycie takim nieświadomym. Niewiara, niechęć w ogóle podążania za światłem, niechęć dawania miłości. I absolutnie to nie jest wina tych ludzi, bo wina, po co my tu w ogóle o winie rozmawiamy? Nie ma tu nikomu mieć co za złe, bo to wszystko jest proces. Wszystko się po coś stało, żebyś ty mógł być tym, kim jesteś teraz i żebyś ty mógł robić to, co robisz teraz. Ale co jest bardzo ważne w tej karcie, to to, że ty się wyłamujesz. Ale bardzo pozytywnie, bo ty jesteś pierwszą osobą w swojej rodzinie, która da kopa i wrzuci cały ten ród na nowe tory. Powiedzmy, bieda była aż piszczy. Do ciebie, dopóki ty nie stanęłaś na nogi, biznes, kariera, pieniądze, fajne życie i pokażesz, że można, że nie wszyscy są bezradni w tej rodzinie. Albo na przykład no, złych, negatywnych rzeczy to już można wymyślać, nawet mi się nie chce w to iść. Ale wiesz, o co chodzi. No nie wiem, ojciec robił to, matka robiła to, babcia, dziadek, z dziada, pradziada po prostu. A ty nie, ty jesteś inna. Ty tworzysz nową rodzinę, ale to jest nadal twoja rodzina i twoi przodkowie cię bardzo mocno w tym wspierają, bo oni nie mają sobie za złe, że żyli tak albo inaczej, bo generalnie po przejściu, potocznie zwanym śmiercią, chociaż śmiercią nie jest, bo to nie jest koniec, wiesz, po przejściu zyskujemy taką niesamowitą jasność, po co przyszliśmy, kim jesteśmy, co nie? Za życia tutaj na ziemi gdzieś tam idziemy powolnie, mozolnie do tej wiedzy. I oni ci kibicują, są przy tobie, tak, maleńka, biegnij, zrób to dla nas, zrób to dla całej rodziny, dla swoich dzieci, wnuków, prawnuków, pra, 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 wnuków. Nawet jak już dawno ci nikt nie będzie pamiętał, rozłożysz się kwiatki i po prostu na tobie wyrosną twoje ciało, a mianowicie, bo nie ty. No. Ty tworzysz magię. I może jesteś outsiderem, może czepiają się ciebie, mówią, że jesteś dziwna. Nieważne. Rób swoje, bądź sobą. Nie majdane mnie tutaj. Dobra, bierzemy karty. Ciemna strona, jasna strona. Ciemna strona, jasna strona. Jasna sprawa. Ej. Prży mi się tu. No.
Ciemna strona, jasna strona. Dobra, ciemna najpierw. Odchodzę. A jasna? Kwitnące bogactwo. I to też jest karta, która wypadła chyba w drugiej grupie. O ile dobrze pamiętam. Także tak, są ze sobą mocno połączone te grupy. W momencie, kiedy jesteś w niskiej wibracji, czujesz się źle, twoja energia w tobie jest jakby, wiesz, taka zastana, czujesz się negatywna, nie czujesz się połączona ze wszechświatem, nie czujesz tej takiej miłości, ani nadziei, ani chęci, niczego tak naprawdę, to ty masz cudowną umiejętność zamykania się w swojej skorupie, wychodzenia z sytuacji, obracania się plecami. Coś się dzieje, to ja idę. I tak samo generalnie traktujesz swoje jakieś tam cięższe emocje, cięższe traumy, które trzeba przepracować, nad którymi trzeba się pochylić. Powiem ci tak, to jak z egzaminem na prawo jazdy. Jak nie przyjdziesz i nie spróbujesz, to nie zdasz nigdy. I tak samo jest z naszymi traumami. To znaczy, to było bardzo luźne, bardzo luźne porównanie jak coś. Ale wiesz, o co mi chodzi? Że jak będziesz za każdym razem uciekać, odchodzić, chować się, to będziesz chciała iść do przodu, będziesz blokowana przez te rzeczy, od których uciekasz. Toksyczna pozytywność. O, to jest to. Chodzi o to, żeby nie zakłamywać, jak jest ci smutno, czujesz żal, to zaakceptuj to. Nie podejmuj decyzji, nie oceniaj się, nie wymyślaj negatywnych rzeczy, scenariusza i narracji do tego, ale zaakceptuj. Okej, teraz jestem smutna. Nie mam... potrzebuję czasu dla siebie, potrzebuję wylizać swoje rany. Nie uciekaj od negatywnych rzeczy. Nie uciekaj, bo... to strach po prostu. To strach, że nie dasz rady, że to jest za dużo. Oczywiście fajnie jest mieć taką ciekawość, wiesz, za rogiem czeka coś lepszego, tylko że jak ty uciekasz od swoich traum i problemów, które, wiesz, należy wypracować, to co z tego, że za rogiem czeka coś fajnego, jak ty zakisisz to po prostu starymi problemami i starą energią. Ty musisz się uwolnić. Powiem ci tak, to jest energia tego, że ty nie oczyszczasz się z negatywnych rzeczy, które są w sobie, tylko zamykasz je w sobie bardzo mocno i w dodatku jeszcze separujesz się od tego. Udajesz, że to nie istnieje, a to się tam kisi w środku, żyje, ewoluuje i tylko w negatywną stronę. No. Także bądź świadoma swoich ciemnych stron. Swojej ciemnej strony. Bądź świadoma. Ty po prostu, wiesz co, też na przykład uświadomi, jak człowiek sobie uświadomi, że jest takim, wiesz, działa asekuracyjnie na zasadzie, o, boję się, że się sparzę, to spierdzielam, nie? Albo o, za duże ryzyko, uciekam. Nie o to chodzi. Idź, żyj, doświadczaj. Ty po to tutaj jesteś, nie? Żeby siedzieć w jednym miejscu całe życie, robić jedną rzecz całe życie. W imię czego ty to robisz? Twoją misją prawdziwą tutaj jest, żeby żyć, brać rzeczy z życia, cieszyć się, doświadczać, być zainteresowanym. No popatrz na dzieci. One naturalnie mają taką radość i chęć poznawania świata. I my tacy jesteśmy, to nie jest tak, o, to jest dziecko, my jesteśmy dorośli. Nie, my jesteśmy zniszczeni przez system, zaszczuci. Bo jakbyśmy się wychowywali w zdrowym społeczeństwie, które służy człowiekowi, a nie pieniądzowi, czy tam pieniądzu, czy nie wiem jak to odmienić, to byś dalej był jak to dziecko. A tak to musisz je odnaleźć. A jakbyś odchodził i uciekał, to ci nie pomoże. No. się poważnie zrobiło. A nic nie jest takiego poważnego na tym świecie generalnie. A twoja jasna strona, no jak jest git, jak ty już wiesz, że wszechświat cię kocha, jak już wiesz, że jesteś cudownym stworzonkiem i ufasz i wierzysz, że wszystko będzie dobrze, no to wszystko kwitnie, pieniążki spadają
z nieba wręcz. Ptaszki śpiewają, kwiatki pachną. You know? Tutaj, do tej karty to można wszystko. Ty się po prostu przypatrz. Kwitnące bogactwo i to jesteś ty i twoja energia, jak przestajesz się dawać kontrolować strachowi, niepewności. No, bo ty masz ufać. Wiesz, dlaczego masz ufać, że wszystko jest dobrze? Bo żyjemy we wszechświecie, który jest stworzony z energii miłości, współczucia i empatii. To, że tego jest mało wokół nas, na zewnątrz i mało się tego widzi, no to jest właśnie ten chory system, w którym żyjemy i to są wyniki, skutki picia wódki generalnie. Ale prawda jest taka, że my jesteśmy istotami z miłości, my jesteśmy istotami ze światła, my tu przyszliśmy się cieszyć sobą nawzajem i tym, co nas w życiu spotyka. Oczywiście, że każdy z nas ma multum problemów, nad którymi mógłby się skupić i ciągle wypominać na zasadzie... O, najlepszy przykład, uwielbiam. Uwielbiam po prostu... kogoś bolą plecy, co nie? I zazwyczaj moja taka... Co, ja tak automatycznie zawsze się wtrącam, niektórym się to nie podoba, wiem, czuję to. I też nad tym pracuję, żeby nie wychodzić na takiego, wiecie, co wszystkich tylko poucza. Ale ja to tak z własnego serca, bo mi to pomogło. Mnie kiedyś całe ciało bolało. Wszystkie kości, stawy, jakiś tam mam ześliźnięty kręg, jakąś tam skoliozę, coś tam na tych plecach. I strasznie miałam takie bóle, słuchajcie... Tabletki przeciwbólowe to na drugie śniadanie. Trzeci i czwarte. I zaczęłam robić jogę, ćwiczyć, rozciągać się. Jakby dbać bardziej o to ciało. Pokochałam swoje ciało, zwróciłam uwagę na nie. I wiecie co, wiadomo, czasem przychodzą jakieś bóle w pracy, czy jakby jakieś takie, wiecie. Ale ten permanentny ból z mojego życia zniknął, od kiedy ja zaczęłam ćwiczyć. Od kiedy zaczęłam robić jogę, od kiedy zaczęłam, wiecie, medytować, dbać o siebie, co nie? Ja kiedyś straszny ból użyłam, naprawdę. I spotykam na swojej drodze ludzi, których widzę na przykład, że boli, że mocno boli i plecy. Plecy bolą. Ja mówię, rób jogę. Nie, mi to już nic nie pomoże, bo ja mam skoliozę wrodzoną. I nie robi. I żyje w bólu. I to jest generalnie w wielkim skrócie my ludzie. Nie, co ty, mi już nic nie pomoże, nie, to jest niemożliwe, nie, od 20 lat jest to, na pewno będzie to. A gdzie jest wiara, zaufanie? Gdzie jest wiara w cuda? Gdzie jest wiara w to, że nic dwa razy tak samo się nie zdarza? Gdzie jest wiara, jak nie spróbuję, to się nie przekonam? A wszechświat takim właśnie ryzykantom, a spróbuję, to się przekonam, błogosławi. No. To jest nasz wybór. Nasz wybór, czy ty chcesz patrzeć na ten świat negatywnie, czy pozytywnie. I nie ma co. No nie ma co. Ty masz wolną wolę i właśnie do tego masz ją użyć. Żeby nie żyć w strachu, nie żyć w niepewności, nie dawać se wmawiać, co gadają w telewizji. Matko Chrystusowa, program nie bez przyczyny nazywa się program. Telewizja to jest wytwór, żeby kontrolować twój umysł. Wszystko, co tam widzisz i słyszysz, to jest kłamstwo. No chyba, że w przerwie na reklamy widzisz napis reklama. To to jest prawda, że zaraz będzie reklama. Wiecie co? Jakby wszyscy wypieprzyli po prostu telewizję przez okno, to by się ten świat uzdrowił. Naprawdę. Choroby by zniknęły. Wirusy, pandemie. Dobra, bo już zabrnęliśmy. Bierzemy następne karty. Dobra, ciemna strona, jasna strona, którą każdy z nas ma. I nie ma tak, że o, oświeciłem się aniołem na ziemi, jestem, nie mam ciemnej strony. Jesteś człowiekiem tu na ziemi i masz ciemną stronę. Także... No... Każdy ma, każdy ma. Tam, gdzie ciemność, tam światło. Nie? No. Tylko tak możesz zauważyć istnienie światła. Jak znasz ciemność.
i docenić światło. Dobra, ciemna strona, jasna strona. Oj, za dużo, za dużo. O, ty chciałeś, dobra. O, tą też widziałam wcześniej, jak tasowałam, czyli chcieli wyjść. Dobra, ciemna strona, druid. Hold the space. O, ale to będzie teraz głębokie. Usiądź. Wiesz, co to znaczy? Dbaj o swoją przestrzeń. Trzymaj swoją przestrzeń wolną od strachu, od bólu. Wolną od bólu, ale to zabrzmiało. Ale od strachu, wiesz co? Od niepewności. Nie słuchaj ludzi, którzy jak ich słuchasz, to ci się robi negatywnie. Nie słuchaj plotek, nie słuchaj... Po prostu nie słuchaj pierdół, które są negatywne. Ty potrafisz ocenić, co jest negatywne, co jest pozytywne. Zawsze możesz odejść. Ja kiedyś to się kłóciłam do ostatniej kropli krwi i myślałam, że coś wygram. A oprócz po prostu zszarganych nerwów nic nie wygrywałam. Jak jest jakaś rozmowa, najczęściej o polityce, nie musisz uczestniczyć. Nawet jak masz ogromną wiedzę, przeczytałeś 20 książek na jakiś jeden wybrany temat. Po co ci to? Denerwować się? No po co ci to, powiedz? Uszanuj swoją energię, bądź tym mądrym starcem tutaj, uszanuj swoją przestrzeń, nie otaczaj się ludźmi, którzy cię stresują, nie otaczaj się ludźmi, którzy wtykają nos w twoje życie w negatywny sposób tylko po to, żeby ci coś palcem pokazać, na zasadzie, że o, no bo co, bo są ciekawi, co ci tam nie idzie. Nie rób rzeczy, które sprawiają, że ci gorzej. Dbaj o swoje wnętrze, bo właśnie w negatywnej, jak to, ciemna twoja strona, jak jesteś w negatywnej wibracji, to masz właśnie tendencję do, bo ty też jesteś człowiekiem, który bardzo dobrze czuje ludzi innych i przejmuje inne energie, rozumiesz? I ty też nasiąkasz wieloma rzeczami, nasiąkasz. I później nie wiesz, czemu się tak źle czujesz, czemu jesteś podenerwowany, czemu cię głowa boli. A, no bo. Przeświec swoje towarzystwo. Niestety, taki jest, niestety. To jest naturalny proces oświecenia. Idziesz w górę. Kto nie chce iść, zostaje. I znajomości się rozchodzą, rozłażą. No i nie może być złości, żalu. Po prostu już nie jesteście na tej samej wibracji. Idziesz do góry. Nie schodź do ludzi, którzy nie są ciebie warci. Nawet ja wiem, że to może być rodzina, najlepszy przyjaciel od podstawówki, ale powiedz mi jedną rzecz. Jak ty tylko, że tak powiem, dajesz się ssać, no to jaki jest w tym sens? Jaki jest w tym sens? Ucinanie negatywnych ludzi, ucinanie negatywnych znajomości, to jest twój święty obowiązek. A twoja jasna strona? Kapłanka. Ze znaku zodiaku ryba. Woda. Ty masz magiczną, mistyczną moc w sobie. A co? Ty dokładnie to, co powiedziałam przed chwilą. Ty potrafisz doskonale ludzi wyczuć. Jak ty jesteś w dobrej wibracji i nie jesteś zaciemniona osądami innych ludzi, myślami innych ludzi i tym, co inni sądzą na temat twojego życia. Co cię to obchodzi? Ja się pytam. A po co ty opowiadasz jednemu, drugiemu, piątemu, jak oni w dupie mają za przeproszeniem twoje emocje i uczucia, tylko chcą posłuchać smaczków? No. A tutaj ona widzi wszystko. Ona słyszy wszystko. Ludzie nasączeni, nasiąknięci ciemną, negatywną energią, oni nie są jej straszni, bo ona ma ochronę. Ona jest ochroną sama dla siebie. Ma cudowną magię, widzi to, czego inni nie widzą. I to jesteś ty. To jesteś ty w pozytywnej wibracji. To jesteś ty w swojej mocy. W całej, taka rozkwitnięta w środku, rozumiesz? No. Cudowna intuicja, wiedza. Oj tak. I to jest ta energia, że nawet jak są ciemne, złe rzeczy pozornie, to ty potrafisz z nich tak
wyciągnąć coś dobrego, coś dla siebie, coś wartościowego. Wiesz? Piękna karta, piękna karta. Dobra. Dzisiaj takie emocjonujące czytanie, słuchajcie. W sensie emocjonujące dla mnie się ciotka Monika odpaliła. Dobra. Ciemna strona, jasna strona. Ciemna strona. I jasna strona. Znowu moderacja. Też z którąś grupą połączona już, kurde, nie pamiętam, czy to była druga. No, ale generalnie z którąś to bardzo podobne przesłanie, jak chyba do grupy drugiej, o ile dobrze pamiętam. Ciemna strona. Energia życia. Wróżka. Czego? Boże, kochane, tutaj tak piszą na tych kartach. Sunshine, co to jest? Światło słoneczne. No w każdym razie, wróżka ze słońca przynosi ci energię życia i przypomina ci, żebyś świecił swoim światłem i uwolnił wszystko, co w tobie ciemnego siedzi i co potrzebuje uzdrowienia. Dokładnie, dokładnie, dokładnie tak. Słuchaj, ty masz tendencję do blokowania się, jak ci źle, do blokowania tej negatywnej energii, siedzenia przy niej, trzymania jej, myślenia, rozmyślania, stresowania się, jeden dzień, drugi, piąty. Ileż można, pytam się. Ty nachyl się nad rzeczami, które cię bolą. Zadaj pytanie, dlaczego? Dlaczego, dlaczego, dlaczego? I zazwyczaj to się zaczyna w dzieciństwie. No, najwięcej naszych traum, problemów. Pochyl się nad sobą. Wybacz sobie, wybacz innym. Wybacz to nie znaczy przyjmij, posadź w miejscu, w którym były, udawać, że nic się nie stało. Wybacz to znaczy puść to ze swojego serca. Nie nienawidź, nie miej za złe. Jeśli to się wydarzyło, to się miało wydarzyć. I to miała być lekcja dla ciebie i twoja dusza się na nią zapisała. I tyle w temacie. A tu twoja pozytywna strona, czyli co? No, to już wiesz, dobra. Twoja pozytywna strona, jasna strona, moderacja, czyli co? Ty potrafisz piękny balans wprowadzić i utrzymać w miejscach, gdzie jest ci to potrzebne. Czy to zdrowe żywienie, zerwanie z używkami, ograniczenie rzeczy, które w nadmiarze nie służą, ograniczenie znajomości, które nie służą, ludzi, którzy nie służą. Ty w pozytywnej wibracji, ty to wiesz, ty to umiesz, ty to robisz naturalnie. No, a jak jesteś w negatywnej, to dajesz sobie wejść na łeb. Ludziom, którzy... I ty wiesz, ty potrafisz wyczuć, którzy to są ci, co szczerze, z serca, chcą cię wspomóc, wesprzeć dobrym słowem, tym, że są po prostu... A co są ci, obgryzają paznokcie, zrobią wielkie oczy, no i co, no i co, no i co? No. Dbaj o swoją energię, szanuj swoją energię. O, ale samolot leci, muszę zobaczyć. Tak nisko, a nie widzę, bo są chmury. Kurczę. No dobra. Bierzemy karty tarota. Karty, karty tarota. Hu, hu, hu. Raz, dwa i trzy. I jeszcze jasna strona. Raz, dwa i trzy. Nie no, to jest stanowczo połączone z grupą numer dwa. Już bardziej się nie da. Dobra. Osiem buław. Ogień. Strzelec, baran, lew. Słońce. To jest lew chyba. Najszczęśliwsza karta w tarocie. I trzy miecze, powietrze, czyli waga, wodnik, bliźniaki. I teraz tak. Ty. Powiem ci tak, w swojej ciemnej stronie ty, że tak powiem, odwracasz się od swojego szczęścia, odwracasz się od tej takiej radosnej istotki, którą ty jesteś w środku i cierpisz. Cierpisz nad złamanym sercem. Uważasz, że szczęście jest nie dla ciebie.
Uważasz, że wszechświat cię nie widzi. Nie lubię, w sensie nie lubię. Słowo Bóg nie oddaje mi tego. Po prostu przez religię to zostało skrzywione za bardzo. Oczywiście bolało, co się stało. Złamało serce. Jak mógł, jak mogła. Co nie? Ale to są rzeczy, z którymi ty naprawdę możesz sobie poradzić. Na przykład przez rozmowę z kimś zaufanym, kto cię zrozumie na pewno. Przede wszystkim też odczuwam takie przez zauważanie samemu w sobie. Co zraniło, co zabolało, dlaczego, dlaczego. Przede wszystkim skup się tylko na sobie. Nie dlaczego on tak zrobił, tylko dlaczego ja tak bardzo mocno czuję. Dlaczego, dlaczego, dlaczego? Dlaczego aż tak bardzo mnie to boli? Wiesz? O, i jeszcze fajne takie, że jak jesteś w niskiej wibracji, twoja ciemna strona, to ty czasami nawet potrafisz o sobie negatywne, złe rzeczy mówić, żeby kogoś nie podrażnić swoim szczęściem. No, tylko że to jest później samospełniająca się przepowiednia, bo jak ty się wstydzisz swojego szczęścia, no to co ty? Jak ty się wstydzisz swoich błogosławieństw, swojego bogactwa? I na przykład rozmawiasz z ludźmi i opowiadasz problemy, żeby się z kimś zrównać. Ty mu nie pomożesz w tym. Ja oczywiście rozumiem, żeby tak porozmawiać na zasadzie przeszłam, to wiem, co czujesz, też tam byłam, ale już to przepracowałam, co nie? A jak na zasadzie, o, też tak uważam, też do dupy, ten też taki, siaki. Nie robisz przysługi tej osobie w ogóle żadnej. No. Powiem, no to 8. 8 buław to mi się kojarzy z plotkami. Takimi negatywnymi. No. I powiem ci tak, ty masz wolną wolę, zawsze masz do wyboru. Czy zostać tutaj w tym ciemnej energii negatywnej, czy uwierzyć, że szczęście jest dla ciebie, a to, co się stało, miało się stać, żeby cię czegoś nauczyć, żebyś poszła dalej. Żeby ci sprzedać kopa na szczęście i wrzucić cię na odpowiednie tory, bo żeś zboczyła gdzieś. Za kimś. No, a twoja jasna strona? Siła. Transformacja. Ej, proszę mi się tu nie rozlewać. Ale pachnie. I co? 6 kielichów. Woda, rak, ryby, skorpion. Boże, tak, rak, ryby, skorpion. I tutaj znowu skorpion. I, a siła to było co? To chyba był lew też. Mi się osobiście też z wagą trochę kojarzy. I tak. Jasna strona. Ty potrafisz, ojejciu, ty jesteś silny człowiek, potężny, ty masz potężną energię, potężną. I dlatego tak ważne jest, żebyś się nie rozdrabniała na ludzi, którzy w ogóle tego nie widzą, nie czują, nie rozumieją. Nie oddawaj swojej mocy. Rozumiesz? Nie wchodź między wrony, jak nie chcesz krakać. Czy jak, co one tam robią? I też powiedzenie, z jakim przystajesz, takim się stajesz, święte słowa. Święte słowa, bo my przejmujemy energię. My jesteśmy istotami czującymi. No, potem to bierzemy do siebie. Także siła. Ty potrafisz góry przenieść. Ty wiesz, kim jesteś. Masz pewność siebie. Transformacja, potocznie zwana śmiercią. Potrafisz, wiesz co? Ty potrafisz przetransformować właśnie te negatywne rzeczy w sobie. Potrafisz wyciągnąć lekcje, potrafisz zrozumieć dlaczego. No właśnie, ty to potrafisz, ale w negatywnej wibracji jakby wypierasz się tego w imię cierpienia. No. Miłość. Cudowna opieka. Ty jesteś cudownym stworzonkiem. Cudownym, dającym miłość, dającym oparcie, poczucie, że jest się kochanym. Jejciu, piękna to jest karta. Piękna to jest karta. Miłość, opieka. Masz cudowne, wielkie serce, a przy tym jesteś niesamowicie potężnym stworzeniem. Masz ogromną moc w sobie. Nie rozdrabniaj się na ludzi, którzy nie są tego warci. Nie rozdrabniaj się na sytuacje, które nie są warte. Zawsze zadaj sobie pytanie, co jest warte twoich nerwów. Ja ci odpowiem już teraz. Nic.
No. O, proszę bardzo. Wow. Moje zewnętrzne doświadczenia są bezpośrednim odbiciem mojego wewnętrznego stanu. No dokładnie, dokładnie tak, dokładnie tak. Ty potrafisz zamknąć się w tych swoich negatywnych emocjach, negatywnych myślach, negatywnych scenariuszach, a potem dziwić się, no masz. Miałam rację, spełniło się, wiedziałam, że tak będzie. No wiadomo, że wiedziałeś, że tak będzie, bo najpierw żeś sobie to zamanifestowała, najpierw sobie to wymyśliłeś, poczułeś, że jest prawdą i przyszło. I tak samo, kochanie, działa to w drugą stronę. Manifestacja. Uwierzyć, że coś już jest twoje i tyle. Przestać się stresować. Wierzyć, że idzie w twoją stronę. I zobaczysz, cuda się dzieją. Możesz być najlepszym aktorem na całym świecie, że jeszcze nawet nagrody takiej nie wymyślono. Ale to, co cię spotyka na zewnątrz, jest odbiciem tego, co jest w środku. I tyle. A twoja jasna strona? Jestem kochającą energią wszechświata. No dokładnie. W swojej wysokiej wibracji, w dobrej energii, w świetle, to ty wiesz, że ty jesteś magiczną, bardzo, bardzo, bardzo magiczną częścią tego wszechświata i masz ogromny wpływ na swoje otoczenie. Ogromny. Jesteś wielka, jesteś cudowny, niesiesz miłość. No, dokładnie. No to tyle będzie z mojej strony. Tyle będzie z mojej strony. Całuję Was i przytulam blisko do serduszka najmocniej na świecie. Mua.